kto jest kim? A zgaduj się. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarta dziewczynka. Szanowni Państwo, to jest dzisiaj taki radosny, bardzo radosny dzień. My w szpitalu bardzo się cieszymy, jak trafiają do nas pacjenci, którym możemy pomóc. Czworaczki odwiedziły nas kilka tygodni temu, przyszły na świat w naszym szpitalu. Jest to było historyczne wydarzenie. Natomiast jeszcze bardziej cieszymy się z faktu, że mogą one trafić tam, gdzie jest ich takie rzeczywiste miejsce, do domu. Po kilku tygodniach w dobrej kondycji, w dobrej formie zostaną otoczone opieką domową. My będziemy za nimi tęsknić. Panie pielęgniarki, panie położne, lekarze z będą kliniki, nas lekarze z kliniki neonatologii włożyli serce, bo jest to przeogromne przeżycie dla nas, że coś takiego miało miejsce i cieszymy się, że czworaczki dołączyły do tysięcy noworodków, które świat zobaczyły w naszym szpitalu. Opieka wyglądała typowo. Dzieci przez pierwsze 5 dni miały takie żywienie parenteralne, czyli żywienie dożylne i włączane było pokarm mamy ściągnięty. Następnie jakby przez sondę pokarm mamy. Potem się nauczyły jej smoczkiem, jedzą smoczkiem, leżały 15 dni w inkubatorach, potem przeszły do łóżeczka, leżały w łóżeczku, przybywały na wadze, miały typowe, rutynowe badania, jak wszystkie wcześniaki, badania obrazowe, USG głowy, jamy brzusznej, echokardiografię serca, miały konsultację okulistyczną, pobrane miały testy przesiewowe, no typowy przebieg u nas w hospitalu. Charakterne, które najbardziej było... O, one wszystkie są charakterne. Wszystkie. Dzisiaj będzie pierwsza nocka z maluchami w domu. No tak, będzie pierwsza nocka. Jesteśmy bojowo nastawieni, także zobaczymy, czy się wyśpimy, czy się nie wyśpimy. Także. Jakie siły zapewniliście sobie? Na tą chwilę spróbujemy pierwszą nockę przeżyć sami. Jak nie będziemy dawać rady, to babcie są w gotowości, także... Jakie macie największe obawy? Czego najbardziej się boicie? Nieprzespanych nocy. Po prostu braku snu. Ząbkowania. Także jakoś sobie poradzimy, no będziemy musieli, nie mamy wyjścia. No jest jakiś wstępny, logistyczny grafik, kto wstaje, o której, jakiego... Nie planowaliśmy do tej pory naszego życia w ten sposób, więc po prostu idziemy na żywioł. Okej, a wy oboje pracujecie, tak. Czy ktoś będzie po prostu musiał zrezygnować z pracy w związku z tym? Na tę chwilę nie myśleliśmy o tym oboje, na razie. Na razie jestem wiadomo na macierzyńskim, także zobaczymy później. Nie mamy takich planów. Do przodu, także zobaczymy. A czy ktoś już na przykład z władz finansowych się kontaktował? Chociażby tak, z gratulacją, ewentualną pomocą? Tak, prezydent odzywał się do męża, także taki kontakt był. Liczymy na to, że jakąś pomoc uzyskamy, wiadomo, bo przy czwórce wcześniaków tej pomocy naprawdę będzie potrzeba, tym bardziej, że babcie mają kawałek do suwałk. Więc no, nie będzie mieli takiej pomocy jakby na miejscu, więc tylko bardziej z doskoku. Więc każde dzieciątko, które wychodzi z tego szpitala, również mój wnuk, dostał coś takiego, ale tu macie to w czterech kompletach. A tutaj jeszcze, to nie jest w standardzie, ale to jest pana dyrektora. Tak, tutaj też jakby przyjąć na pamiątkę, a że sezon mamy taki no zimowy, w Suwałkach podobno jeszcze zimniej jest, więc myślę, że przyda się. Jak uda się opanować logistykę spacerów i wędrówkę, bo ta wędrówka z tego piętra, trzeciego piętra z czwórką i piątą mają, to na pewno będzie duże wyzwanie logistyczne. Także trzymamy kciuki i już nie będę podawał, tak żeby zapakujemy. A to takie, żeby też Maja nie czuła się zapomniana przez nas, ponieważ to tutaj jakby była w centrum uwagi przez 2,5 roku, była najważniejsza, a teraz jej pozycja troszeczkę się zmieni, więc dlatego też dwa osłodzenia, troszeczkę drobiazgów dla Mani. Dobrze? Nie, proszę. Nie, mamy córeczkę, tak, 2,5-letnią Maję, tak. Czeka na rodzeństwo, zobaczymy jak to będzie, jak już dzieciaczki będą w domu, więc no, wszystko się okaże.
co przygotowaliście w domu? Jak sobie poradziliście? A to już wcześniej było na pewno przygotowywane, ale teraz tak. Właściwie to nie. Właściwie to przygotowywaliśmy się dopiero po porodzie, bo już dopiero jakby wszystko się okazało, że szczęśliwie to się zakończyło, nie chcieliśmy wcześniej się przygotowywać. No bo wiadomo, nie byliśmy pewni, jak to się zakończy, no, że zakończyło się tak jak widać, szczęśliwie. Więc dopiero teraz po wyjściu ze szpitala ogarnęliśmy cały dom, przymeblowaliśmy właściwie, wstawiliśmy jakoś 4 małe łóżeczka, także no, fizycznie jesteśmy gotowi. 4 małe w jednym pokoju? W sypialni, tak. W sypialni. Także jakoś się zmieści. Ja zapytam o Pani reakcję, jeszcze takie wspomnienie. Ten moment, kiedy Pani się dowiaduje, że w brzuszku 4 nowych gości. Ojejku, no szok, przerażenie. Z jednej strony radość, że to jakby nie było jednak poronienie, a z drugiej no szok ogromny. A to jest dla Pani czy dla Pana? Razem. Dla nas obojga. To był naprawdę wielki szok. I to 3 synów na raz. Tak. No, nie wytłumaczę Pani, jak to się stało. Po prostu dostaliśmy taką nagrodę. Cieszymy się z tego. Jak się Pani dzisiaj czuje? Dobrze, w porządku, ale no, jestem przerażona i podekscytowana. Równocześnie tak naprawdę. A czy wcześniej w rodzinie zdarzały się właśnie ciąże bliźniacze? Ciąże bliźniacze, tak. Moja babcia jest bliźniaczką, miała siostrę bliźniaczkę. Ze strony męża też dziadek chyba miał siostry bliźniaczki, więc było takie prawdopodobieństwo, ale wiadomo, no, u nas się to ziściło jeszcze bardziej. Aha, ile na wadze przybrały? Ile przybrały na wadze? Wyjmę karteczkę, proszę Panią, żeby powiedzieć. Bardzo ładnie. Więc Mikołaj, czyli pierwszy czworaczek, urodził się z masą ciała 1600 gramów, dzisiaj wychodzi 340. Marcel, drugi, urodził się z masą ciała 1420, waży dzisiaj 2800. Milan, 1580 gramów przy urodzeniu, 3030 gramów w dniu dzisiejszym. I Malwinka, jedyna kobieta, 1400 gramów, ważyła 2800, waży dzisiaj. Czyli dzieci prawie podwoiły przez ten okres czasu, czyli 45 dni, podwoiły swoją masę ciała. Jesteśmy. Jeszcze proszę podać skąd za nami. Tutaj nam wie, bo mi się tam dużo. Tutaj też. O, uśmiechnięci. O. Super. Ciekawe, to nie jest prosta robota. To nie. Nie jesteśmy celebrytami, no, jesteśmy rodzicami. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Tak byliśmy hojni. Tak bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.